Aga! Halo! Jestem, sio! Żyjesz tam? Żyję, ej, tu jest całkiem miękko na tym! Możesz przylecieć tutaj do mnie! Ja nie wiem, czy ja mam tyle odwagi, żeby przylecieć. Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz. Czy ty widzisz pająki albo nici dookoła ciebie? Nie widzę, ale widzę jakiś budynek i tam coś się rusza. Chodź tu do mnie, musisz już iść idę. Ze mną. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Niebo. W ostatnim odcinku, co się wydarzyło? Aga pofrunęła przypadkiem, obejrzała kilka wysp dookoła i wylądowała na tamtej. Skonstruowaliśmy sobie coś, co pozwala nam się poruszać po różnych wyspach i w zasadzie chyba od tego dzisiaj zaczniemy, słuchajcie. I pod poprzednim odcinkiem było 14 tysięcy łapek w górę! Dziękujemy bardzo za wszystkie łapki i oczywiście zostawiajcie łapki, i leć do dzisiejszy mnie. Challenge zostawienie łapki w górę, zostawienie łapki w górę nosem. Dobra, ja odpalam i lecę w stronę Agi. Słuchajcie, bo trzeba... Ja nie wiem, czy ja dam radę wyhamować. Aga, o nie, wznosi mnie! Bo wiatr wieje, musisz... Ale poczekaj, bo ja nie wiem jak... Zakręcaj, próbuję. Leć do mnie tylko. Próbuję, moment, daj mi chwilę. Czekaj, jeszcze. Ja muszę cię znaleźć, to idzie, ty krążysz gdzieś, krążę, ale... próbuję opaść, ale... Zio, bo ty lecisz na inną, to nie ta wyspa. Nie, wracam, spokojnie, tylko poczekaj, bo ja muszę lotem, ja muszę... Odchodzę na trzeci krąg, kurde, znowu mnie podrzuciło, poczekaj. Mam problem, Aga, bo nie mogę w dół zlecieć. No ja nie, nie wiem, dobra, da się w dół zlecieć. Okej, trzymając W, trochę mogę pikować. To do mnie, tylko ja cię już nie widzę. O kurde, czekaj, nie chcę na tą wyspę, nie chcę na tą wyspę. Poczekaj chwilę, zaraz. No znowu mnie leci w górę. O, i teraz dobrze, powinieneś wylądować. Poczekaj, bo to nie jest takie łatwe. Przestań krążyć, bo mi się w głowie już kręci. Może jak przyhamuję. O, tak, mogę przyhamować. Możesz zawsze wyłączyć się i spaść na dół. No, ale ja boję się spaść z tej wysokości. Dobra, żyję. Jestem cały. Miękkie lądowanie na tym drzewie, nie? O kurcze, no to było bardzo, bardzo straszne. Dobra, wiesz co? Tak? W zasadzie ja nie wiem co, chciałem coś powiedzieć inteligentnego, ale... Musimy zebrać trawę. Tak? Tak. Jesteś pewna? Nie jestem pewna. Czekaj, tam rzeczywiście coś się rusza. Czekaj, o nie! Ostrożnie, żyjesz? Żyję, trochę bolało, ale żyję. Dobra, to, wiesz co, ja tutaj widzę, że mogę się złapać czegoś zielonego, co wystaje z drzewa. Okej, okay, spadam do ciebie. Tu jest coś dziwnego, ale... Co jest dziwnego? Ja tutaj... Dziwny jedno kapeluszowy grzyb. Tak? Jedno kapeluszowy grzyb? Tak, tam coś tu słychać, chrząta się. O kurde, spójrz tylko na to! One się bawią w kałuży. Co to są za stworzenia? Stworzenia? A jak, nie wiem, kreatury, możesz nazwać im, jak to byś powiedziała pięknie. Możesz nazwać im jakieś imię dać. Czy... Mi się wydaje, czy ja wlazłem głową w blok. Tak. Nie rób tego więcej. Tak? Dobra, czy nurkujemy tam, zobacz, co się kryje? Na dole? No, ja bym i się, patrz, wiesz tutaj co? Jest! Niemożliwe. O nie, poczekaj, bo mnie zapyliło. Zapyliło mnie. A muszę to ona nie zapyla? Tak, bo to tak puszcza takie bąki. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Co się stało? Zginę. Uważaj, bo tam jest. Tam jest. Jak to nazwałaś? Rekin! Właśnie. O kurcze, blade, to było przerażające. Właśnie widzę, że tam był. Okej, okay, ale czekaj, bo. Mamy w takim razie dostałeś to, co chcieliśmy dostać? Tak, ale ja bym chciał zajrzeć, co tam jest jeszcze na dole. Tam dobra, jest jeszcze rekin. Uważaj, bo tam jest rekin! A jest rekin, tak. Pójdź do góry, pójdź do góry, pójdź do góry. Dobra, załatwiłaś? Jest coś jeszcze tam na dole? Ciemno. Jest ciemno, jeszcze ciemno? Jeden ten, co tak ciemność robi. Okej. Okay. Chyba nic tu nie ma. Ja mam jeden inksak, który pozwoli nam zrobić chyba czarny barwnik, który potrzebujemy. Topisz się, to wypływaj. Topisz się, dobra. Ekspresem. O kurde, zobaczcie, co? Czy coś jeszcze tutaj jest na tej wyspie, zanim pójdziemy. Tutaj jest budynek! Znaczy, tutaj jest wielki, kwadratowy obiekt, który jeszcze nie ma nazwy, bo pierwszy raz widzę go w życiu. Okej, okay, też widzę po raz pierwszy w życiu taki obiekt. Dobra, czekaj, użyję mojej siekiery. I wejdźmy przez... Tu nic nie ma. Hmm. A czekaj, tutaj chyba było wejście, a my weszliśmy w złą stronę. Trudno. W każdym razie muszę powiedzieć ci, że nic więcej tu nie ma. A co to jest, o to? Ała! Sorry? Czego mnie bijesz? Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Moglibyśmy to spróbować skopać. To jest pył chyba. Pył? Albo... A tu jeszcze nie, czekaj, tu jest jakaś ziemista glina. To jest gliniane, to jest terra clay, coś takiego. Dobra, interesujące, ale wiesz co, ja myślę, że musimy wracać do naszego domu, bo tutaj możemy nie przetrwać nocy. O nie, dobra, bo rzeczywiście zaraz będzie ciemno. Bo my musimy przetrwać noc jakoś, nie? No tak, musimy dobra, uwaga. Jakoś przetrwać noc. Podskocz i złap sobie tego. Ja nie wiem, czy ja użyję... O tak, mam ciąg powietrzny okay, w górę. Ja też mam trochę, o, ale za nisko! Dobra, czekaj, musimy jest znaleźć... Czy je widać jakkolwiek? Gdzie jest taki ciąg powietrzny? Ty kurde, jestem za nisko. Cienki powietrzne? Czekaj, no nie, ale widziałem, że w kilku miejscach jak leciałem, to one mnie... O, nie, wiesz co? O nie, ej, mam ja pomysł! Teraz... Oj, czekaj, weszłam! Ja też? Wiesz co? Złap woda! Złap wodę! Jak złap wodę? Nie wiem! Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, ale... O, złapałem wodę! Złapałem wodę! Zio, ja jestem coraz niżej! Podleź do wody! Podleź do wody na naszej wyspie i złap wodę!
Ja nie wiem już, która jest nasza wyspa. Jak to nie wiesz, która jest nasza wyspa? Bo krążę w kółko, latam. Nie mów, że stracisz naszą glinę. Znaczy, nie glinę, tylko ten czarny... Jak to nazwać w sumie? Worek z... Nie wiem, ale ja, wiesz co, mam problem, bo... Zapalasz wodę? Nie, ja spadam, powoli spadam, jest ciemno i nic nie widzę. Aga, o nie. To słuchajcie, Aga podróżuje po innych tych... Aż się duszę. Nie ma tam tlenu? Nie. Już jestem poniżej poziomu wody. O nie! Jak to możliwe? Lecę, bo chcę... Kurde no! Jak wykorzystywać te ciągi powietrzne? Źle. Ich nie widać, to jest najgorsze, nie? No dobra, słuchajcie, dajmy Adze chwilę w ciszy, żeby... Żebym doleciała do celu. Tak. Halo? No i co? Gdzie jest twój grób? Nie wiem. Nie wiesz? Nie mam pojęcia, straciłam wszystko, zio! O nie, to jest straszne trochę. O, jest pająk! Dobra, idealnie. Dobra, w takim jak razie... Jak idealnie? Jak ja nie mam swoich rzeczy! Słuchaj, to nie ma takiego znaczenia teraz. O, jest dużo wybuchających typów. Oj, to będzie niebezpieczne. Ja mam tylko klucz do swojego nagrobka. Muszę jakoś odzyskać moje rzeczy, wiesz musisz co? Tam ja polecieć. Myślę, że do tego dotrzemy spokojnie, tylko w pierwszej kolejności, no właśnie. Ja staram się tutaj załatwiać przeciwników naszych, którzy próbują nas załatwić. A pana pająka trzeba będzie zaraz uszkodzić i zabrać mu to, co ma najcenniejsze. Masz uważaj jedną kość? Uważaj na creeper. Nie, mam tylko jedną. Dobra, muszę wziąć sobie nową broń, bo ja nie mam nic. Czekaj, ja chcę tutaj sprowokować go, żeby on pomógł mi. No, panie zielony, halo? Jeszcze chwilkę? Udało się. Okej, okay. Dobra, załatwiony. I tam, o, widziałem, że jest ten, którego ja potrzebuję. Gdzie on siema, jest? Mordo, tutaj. Okej. Okay. Ja nic nie widzę, jest tak ciemno. Dobra, dwie nitki. Ej, doskonale. Doskonale. Super, to jest mam ten tyle, którego potrzebujemy tyle, teraz. Ile było mi potrzeba, dokładnie. Dobra, myślę, że można w takim razie ruszać, słuchajcie. Pierwsza rzecz, którą musimy dzisiaj zrobić, zaglądając do naszej głowy, już wam pokazuję, co to będzie. W pierwszej kolejności oczywiście jest zrobienia strainer, bo ostatnio zrobiliśmy strainer, ale okazało się, że zrobiliśmy zły. Więc no musimy właśnie zrobić ten gęsty strainer, do niego jest potrzebne 6 nitek. I te 6 nitek możemy ułożyć na naszym stole. Akurat mam w tym momencie 6, idealnie się złożyło. A masz wszystko, co jest potrzebne do tego więcej? Patyki 4. W zasadzie to a, tylko no tyle, to mamy. Nie? Patyków mamy dużo, mamy w skrzyneczce, bo one się teraz łowią za pomocą tego strainera złego. O, super, dobra. 34 patyki jeszcze tam siedzą. Uważaj, creeper! Co wybuchło? Nic. To nie był, uważaj, bo to był tylko taki, który wyrzucał z siebie... O, ja cię kręcę. Ale szczęście. To był taki fart. Obserwuj mnie, czy nic tu nie podchodzi, no, Aga. No, obserwowałam właśnie, ale odwróciłam się na chwilę, a tu creeper podszedł, usłyszałam tylko syk. No właśnie, ja tylko też to usłyszałem. Dobra, w takim razie tak, mamy siatkę zrobioną, słuchajcie, i to jest moment, w którym zrobiliśmy nasze osiągnięcie z trainerem. No i to i teraz jest to, tak, z czego nam zabrakło poprzednim razem. Właśnie, a teraz szybka opowieść, do czego my potrzebujemy dotrzeć, słuchajcie. Idąc dalej tym tokiem myślenia w tym miejscu, mamy do zrobienia sobie wiaderko, które wiaderkiem do końca nie jest. Z niego będziemy mogli uzyskać skórę, a ze skóry będziemy mogli zrobić sobie tipi. Tipi, które jest nam potrzebne do tego, żeby nie martwić się o to, że jest niedzień. Tak, no właśnie niedzień tylko... jest dużym problemem, tak. Wolimy dzień zdecydowanie, tak, więc tak, chcemy doprowadzić do tego, żeby fajniejsze. Był wieczny dzień. Dobra, ja zmieniam siatkę na siatkę właściwą. Dobra. I teraz ta siatka właściwa powinna nam złowić więcej inksaków. Inksaki są nam potrzebne po to, żeby uzyskać czarny barwnik. I teraz tak, słuchajcie, ogólnie, żeby dotrzeć do tego toku myślenia, którym mamy. Bladder jest pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić. Dla niej jest potrzebny inksak i brązowy dye powder. Brązowy dye powder robimy z black dye powder, który robi się z inksaków. Dobra, to weź daj tego inksaka, jak go pójdę, to trzeba go przecierać? Tak, trochę musimy go przetrzeć, ale potrzebujemy go również później do tego, żeby zrobić z niego jakby ten bladder. Dobra. Ale dobra, do tego musimy poczekać, słuchajcie, strainer musi nam sam złowić wszystko i wtedy będziemy mogli ruszyć dalej ze wszystkimi naszymi pomysłami na przetrwanie nie dnia. Coś tam. Gdzie jesteś? O, pływam. Widzę cię. Przygotowałem dla ciebie coś, co będzie ci lepiej służyło jako obrona twojej własności prywatnej. Proszę bardzo. A jednocześnie będziesz mogła potłuc też tym na przykład drewno, bo to działa. Dobra, tak, czyli jednocześnie chciałeś po prostu zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim sprawić, żebym była szczęśliwa, a drugie, żebym pracowała ciężej. Dokładnie tak. No pięknie, no pięknie. Wiesz co, zróbmy tak. Zostawię sobie w skrzynce klucz. Klucz. A, okej. Okay. I zostawię sobie w skrzynce kompas. Tam są podane dokładne, znaczy nie ma wysokości, ale są dokładnie podane... Którą jakby... stronę on pokazuje? Mówiła, że to gdzieś tam, tak? Gdzieś chyba. Daleko tam? Tak. To znaczy pokazuje, ja nie wiem jak sprawdzić, jakie mamy teraz numerki, ale tam jest minus 141 i 465. No. Nie, to będziesz musiała na wskazówkę lecieć akurat, sorry, ale tutaj nie pomoże ci chyba no, nic więcej. Przynajmniej póki co, chyba że nauczymy się odczytywać te znaki. Do tego jeszcze kawałek drogi przed nami, no, takie mam dobra, przeczucie. Najpierw później no, nie mniej, słuchajcie, czekamy dalej na to, aż pojawi się trochę więcej inksaków, bo bez tego nie możemy ruszyć. Ewentualną opcją byłoby ruszenie znowu do studni.
i spróbowanie zaatakowania w studni więcej tych. Tylko pytanie, czy nie boimy się pofrunąć tam. A co jeśli zrobimy sobie tutaj własną studnię? No bo możemy sobie wykopać studnię. W ogóle, dlaczego studnię? Bo on ma 100 dna? 100 den? 100 den ma, tak. To zróbmy sobie studnię, tylko nie, musimy wiesz, liczyć co? Problem jest taki, że nie będzie źródeł wody w tym miejscu, bo ogólnie nie wiem, czy zauważyłaś, to jest taki drobny mankament na tej paczce, że nie ma tutaj nieskończonego źródła wody. A, no tak, no, rzeczywiście. To taki drobny szczegół, słuchajcie, ale to tak off-topując od naszej fabuły. Więc tak, musimy poczekać albo polecieć tam. Ja optuję za poleceniem tam. Ja głosuję za poczekaniem jednak. Dobra, to ty poczekaj, a ja polecę w takim razie do tamtego miejsca, tak. O, tutaj jest... Tu te cząsteczki takie wypchnęły cię. Tak, widziałem. Co zrobiłeś? Co? No nie, to po prostu znajduje się w tym miejscu. No bo to są takie ciągi powietrzne, wiesz? No bo ja bym odstawiła te rzeczy, które są cenne. Na wszelki wypadek, ale ty dokładnie tam poleciałeś, a ja boję się, że ja znowu spadnę w przepaść. Musisz hamować w locie, wiesz? Ja wiem, że to trudne, to trzeba wcisnąć po prostu tą dźwignię, która znajduje się na środku między gazem i sprzęgłem. Dobra, i muszę odłożyć cenne rzeczy i chyba spróbuję jeszcze raz. Co? Ale poczekaj, bo ja sprawdzę najpierw, czy tutaj w ogóle coś jest, bo jeśli tutaj... Kurde, Jezu, słyszę potwory! Potwory jakie słyszę? Potwory? Znaczy potwory, no myślałem, że to potwory, ale to nie są potwory, bo to tak naprawdę... O kurde, jakie to jest straszne! Ale no bo co? Te latające ptaki wydają dźwięki jak potwory. A! No tak. Okej. Okay. Mam więcej tego... To mam lecieć, czy mam czekać? Mam trzy sztuki! Już nie musisz, lecę! Nie wróć, tylko traf na naszą tylko wyspę. Tylko muszę trafić teraz, tak, zgadza wiesz się. Wiesz co? Wespnij się na samą górę, Nie, poczekaj! Nie, poczekaj, bo ja tutaj jak trafię dobrze... Za wcześnie... O! Widziałeś? A mi się to ani raz nie wydarzyło. No, dobra, czekaj, ja muszę zawrót zrobić, taki szybki. Jeszcze raz to samo miejsce muszę trafić, żeby mnie trochę wyżej podrzuciło. To nie jest takie ale łatwe, żeby zawrócić. Ale widzisz jakieś miejsca? No nie, ja tak na oko widziałem. O, proszę, widziałaś? Widziałam. Jeszcze raz mi podrzuciło. I tutaj o gdzieś jest, zaraz powinienem trafić. Ale wiesz co, czekaj, chyba bo nie. Wszystko znika, mam dobra. Wrażenie. Dobra, poczekaj, bo ja nie dolecę, zabraknie mi, zabrakło mi. Woda, tu jest wiem, woda. Wiem, spokojnie. Dobra. Okej. Okay. Jestem. Żyję. Płynę. Uff. Płynę. Ja wiem, że to nie wygląda jakbym płynął, ale... Podam ci hello. Rękę, jak chcesz. Chodź, podam ci rękę. Bardzo. Dobra, chodź, czas najwyższy zrobić więcej tego czarnego pyłu. Dobra, możesz to ja zacząć zacznę go kręcić. Robić, ale poczekaj. O nie, musimy to zrobić tylko jednym, bo dwa będą nam potrzebne do zrobienia wiaderek. Proszę bardzo, sadzaj go i zacznij robić. A potrzebujemy jeszcze czegoś pomarańczowego, tak? Ja mam żółty i czerwony. Potrzebujemy jeszcze jeden czerwony. I do tego, to wcześniej też rozkminialiśmy, musimy przetrzeć kości. A raczej... Tak, poczekaj, mam akurat kości, już przecieram. Ej, a nie, nie musisz przecierać kości, bo mamy też ten pył, który ale robi nam trawę i kwiaty. Fajnie się przeciera. Ale ja już mam. Halo, czerwony. Już potrzebujemy czerwony tylko. Proszę bardzo. Teraz już za późno, muszę zacząć dokończyć przecieranie. Zostaw te zaostrzone te kości. Wiesz czemu? Bo one są potrzebne do robienia siekiery. Bo z nich się robi siekierę. Dobra, przecieraj to nam będzie teraz potrzebne. Dobra. I z tego będziemy mogli teraz zrobić, słuchajcie, już nasz ważny element, czyli wiaderko, które wiaderkiem nie do końca jest. No, plant ale twine'ów końcu... do tego dużo też trzeba, także idealnie, że trawę wyprodukowałem. Dobra, ja teraz w takim razie tak, robię pomarańczowe pyłki. 4 sztuki pomarańczowego mi wyszły. 4 sztuki pomarańczowego? Tak. No to teraz z czarnym połącz, dużo brązowego wyjdzie, nie? 4 brązowego wyszły. Super. No dobra, w takim razie teraz, jak już mamy to się nazywało bladder. Tak. I potrzebujemy w takim razie jeden inksak i plant twine. Mamy proszę plant bardzo i proszę bardzo. Zbieraj wszystko i zacznij kraftować z tego. Słuchajcie, także jest naprawdę rewelacyjnie. Idziemy cały czas do przodu. Jest super! Nie, będziemy mogli zrobić. Będziemy mogli zrobić wiaderko. I teraz czekaj. Tak, to jest, znaczy wiaderko. No nie do końca jest wiaderko, ale niech będzie. Ale trochę tak. Trochę jest tak coś jest. Takiego jak beczka do zrobienia. Ona wydaje mi się, że będzie trochę prostsza do produkowania. I tak jest. Rzeczywiście ona jest dużo prostsza. Więc super, Mamy bukłak. Słuchaj, teraz mogę napełnić go wodą i mam bukłak wody. Ale nie, czekaj, bo to się psuje... Psuje się. Bardzo się psuje? Tak, normalnie się psuje, źródełko się psuje. A, no tak, bo woda jest zużywalna. No właśnie. Może trzeba będzie brać ją z jakiegoś takiego miejsca mniej inwazyjnego, wiesz? Czyli nie z domu, ale czekaj, to zakopmy to. Tutaj możesz postawić o blok, wiesz? Od tej strony. Nie mogłam tego wylać tak. Tutaj od tej strony nie jak postawisz. Nie mogłam tego wylać tak, próbowałam. Bez shifta? Nie? Próbowałam, nie działa, masz. No dobra, trudno. Naprawione. To w takim razie nie ma co. No, jest naprawione, tak. Słuchajcie, tak, zgadzam się, że to jest naprawianie wody. Woda działa. Poczekaj, nic nie widać. Ja chciałem zrobić jedną rzecz jeszcze bardzo ważną. Beczkę. Do beczki potrzebujemy zrobić sobie tak, slaby.
I teraz takie pocięte duże deski na mniejsze deski. Dobra. Nie? I teraz zrobimy z tego sobie beczkę. Super. No beka po prostu, nie? Ale beka, zrobiłeś taką okrągłą bekę. Tak, słuchajcie, zrobiłem okrągłą bekę. Tutaj. O, dobra, może być. Dobra. To ja nalewam tutaj wody. I teraz tak, muszę iść gdzieś dalej? Wiesz co, ja bym poczekał tak. I ja liczę na to, że ta woda, która spada z nieba, ona będzie napełniała nam tutaj tą bekę, co? A, no tak, będziemy mieli pełną bekę. Ale beka, dobra. Czekaj, bo kontynuujmy, zajrzyjmy do naszej głowy, co musimy zrobić dalej. Dalej musimy zrobić skórę. Dokładnie tak. Czyli musimy przygotować metodologię działania do skóry. Zobaczmy, co tam się dzieje, żeby zrobić skórę. Skóry robi się z mokrej skóry, którą robi się z wysuszonej skóry, surowej skóry z żywicą, solą i z wodą. I solą, tak. A tą surową skórę robi się z na przykład skóry, którą powinniśmy mieć. Tak, tylko że ja straciłam to narzędzie, które skóruje. A, dobra, to nie powinno być problemem. Słuchaj, zobaczmy w takim razie, jak się robi, bo takie narzędzie pracujące potrzebujemy zrobić z flintu. To powinno być całkiem nietrudne. Nie, zróbmy z kości. Nie da się z kości zrobić. Czekaj, to jest work blade? Tak. To mamy działające tylko z flintu, niestety. Dobra, rozumiem, że mesh również straciłaś. Mesh? Tak, miałaś taką siatkę do przesiewania żwiru. Tak, straciłam. Trudno, nie ma co się martwić, słuchajcie, lecimy. To znaczy, nie straciłam, ona tam jest w bezpiecznym miejscu, schowałam to w schowku. Dobrze, schowałaś to w schowku na innej wyspie, która tak, nie wiadomo gdzie się znajduje. Gdzieś nie wiadomo gdzie, żeby nikt nie znalazł, dobra. Okej, doskonały plan. Potrzebuję, tak, zrobić więcej plant twine'ów chyba, bo tam potrzebne są chyba 4 plant twine'y do tego. Dobra, to ja zacznę. Nie, 2 plant twine'y. Masz trochę chociaż trawy? Wiesz co, mam jeden plant twine. O! Twine! Tak. Super! To bombowo. To w takim razie możemy zrobić już w tym momencie sobie tą siatkę. Możemy zacząć przesiewać sobie to na żwir. Żwir zrobi nam flint i z flintu możemy zrobić zaostrzony flint, który pozwoli nam zrobić sobie workblade. Dobra, a ja jeszcze chciałabym zrobić drying rack, czyli to, co na czym będziemy wieszać naszą skórę i potrzebujemy do tego slaby. Ile? Trzy. Ja mam 2. A, no to... No to i tak to nic nam nie daje, bo musimy zrobić 3. Nic nam nie daje, muszę narąbać drewna, ale... A mamy deskę jedną? Nie mamy deski. Poczekaj, ja mam drewno. Dobra. Zacznij je rąbać w sumie. O, oczywiście, i słuchajcie, teraz każdy we właściwym miejscu. Nie, nie, tego się nie kroi, tego się nie kroi. Kroi się! Nie. Sorry, zepsułam. To... Masz jeszcze tą deskę? Mam tylko jedną. No to wsadź tutaj, powinno działać. Sorry, bo zapomniałam, że to się nie kroi tutaj na deskę. Dobra, to zrób drying rack spokojnie, okay. A ja zajmę się robieniem tego workblade'a. Do zrobienia, o kurde, robienie skóry będzie bardzo czasochłonne i upierdliwe. Dobra. Czyli, słyszałem jakiś dziwny dźwięk, czy słyszałeś jakiś dziwny dźwięk? Nie. Możesz mi go zdefiniować? Wydawało. Nie wiem, takie e? To ty byłeś? Coś słyszałem, rzeczywiście. Ale... masz tą przetartą kość? Czy nie? Flake bone? Nie masz tego, nie? To. O, to super, nawet dobrze się składa, bo ja potrzebuję zrobić więcej trawy. Dobra, to w takim razie, gdzie mam powiesić naszą suszarkę? Możesz tutaj z tyłu pieca, tu będzie ciepło. Czekaj, bo gdzieś się przyczepiło, ale nie wiem gdzie. No przed skrzynką, nie A widzisz? Tutaj, taka deska. Okej, bo myślałam, że się od boku przyczepi, chciałam od boku przyczepić. Okej. No dobra, to może gdzieś indziej, gdzie chcemy to przyczepić? No tu od tyłu pieca myślę, że jest ładne miejsce. Ale nie, bo się spali, to jest z drewna. O, nie, myślę, będzie że to suszarnia. Się nie pali akurat, ale no nie wiem. Tak? No dobra, to może nie będzie takiego przykrego zapachu wydawało, skoro będzie daleko, nie? No, to bo też. To wiesz, to ja wiadomo, się zgadzam co w 100%. I co, udało ci się zdobyć tą rzecz? Tak, dokładnie tak. Wszystkie rzeczy już mam pracujące w tym momencie. Pracujące narzędzie? Mam pracujące narzędzie, już właśnie w tym momencie układam i zaraz będziemy mogli znowu zacząć pracować. Dobra, przygotuj skórę chyba wilka albo krowy. Mamy bardzo dużo tego naszej kreatury tutaj. Nie, ale poczekaj, bo ja widziałem ogólnie, że tak, jak klikniesz sobie crafting skóry i klikniesz sobie na tą podstawową, surową skórę, to tutaj można używać tak, duże skóry i one będą robiły ci od razu rawhide, a z małych zwierząt możesz ułożyć 4 na przykład i one robią ci, no właśnie, bo ten crafting jest bardzo, no tak, bardzo fajny. Ale dobra, no to zależy, no bo zobacz, że na przykład... Okej, okay. Zobacz, ile ci wychodzi z takiego pojedynczego craftingu. Z tego wyjdzie ci 4? No chyba tak. Spróbuj. Tak, 4. Super. To weź w takim razie przygotuj. Ile? Dużo? No, wiesz co, zobaczmy najpierw tak. Wiesz co, zrobię wszystko. Ile potrzebujemy? Potrzebujemy 5 sztuk na jeden tipi. Dobra, to mamy ponad 2 staki, prawie 3 staki. Nie, no nie przesadzaj! No jak to, no przecież Ale po co nam aż tyle? No bo będziemy musieli sobie zrobić tipi, nie? No a teraz musimy zrobić 40 tysięcy suszarek! To nic, będziemy robić pojedynczo. Poczekaj, bo potrzebujemy w takim razie to połączyć z solą, tak mówiłeś? Chyba tak. Mamy sól? Nie, to jest tłuszcz zwierzęcy. A tutaj on nie jest sól? To jest sól, tak, bo ja wykopałam to wcześniej chyba. No tak, dobra. Jest sól.
To rewelacyjnie. No w każdym razie, słuchajcie, jeszcze nie jedna noc przed nami, znaczy nie jeszcze jeden niedzień, przepraszam. Wiem, jeszcze że jeden niedzień że przed nami mówię. I musimy jakoś przetrwać niedzień. Tak. Nowa piosenka, słuchajcie, nadchodzi. Nie, tak naprawdę nie, ale dobra. I teraz tak, jak już mam sól i mam tą skórę, ale to się tak nie robi, czekaj, bo ja muszę przez cały proces przejść jeszcze raz. A, bo to z wodą się robi, z bukłakiem pełnym wody. To ja, wiesz co, idę na drugi koniec, nie na nasze jezioro. A może ze środka bierz, wiesz? Będzie chyba fajniej. Nie, może tutaj przy koniach, to i tak jest zepsute. No dobra, no to jak uważasz? O, tutaj przy kreaturach po prostu jest najlepiej. Ja stanę tutaj, tylko przydałby mi się, gdyby mnie ktoś osłaniał, ale może sorry, ale ja w tym momencie tworzę więcej suszarek, nie mogę tutaj ci pomóc. A, no tak, dobra, to bardzo ważne zadanie. To jest super ważne zadanie, zrobiłaś tyle tego, że będzie trzeba tutaj rozumiem. Naprawdę długo walczyć z... suszeniem, ale no, myślę, że damy radę. Słuchajcie, celem na koniec dzisiejszego odcinka jest przedstawienie przynajmniej jednego tipi. Tak, a powiedz mi, czy patrzyłeś, ile tej skóry potrzebujemy do tego tipi? Tak, i powiedziałem ci nawet. A możesz powtórzyć? 5 sztuk na jedno tipi będzie wychodziło. Dobra, to dlatego ja będziemy mieli 5 suszarek. Na 10. No, ja przygotowałem 5 suszarek, w efekcie będziemy mogli wysuszyć sobie... Pojedynczo, spokojnie. Przynajmniej na jedno tipi. Powinno wystarczyć. Czekam na ciebie, aż podasz mi tutaj zasoloną skórę chyba, bo to chyba taka musi być. Tak, zasolona skóra. I, tak. Czy, i co ty dalej z nią zrobisz? Trzeba ją powiesić. Taką zasoloną od tak, razu? Tak, taką zasoloną. Masz takie dobra. Zasolone? Tak, 5 sztuk. No to dawaj, wieszaj tutaj, o, są suszarki przygotowane. Och, jak pięknie. No i teraz musimy poczekać. A gdzie jest piąta? U góry. A, jak schowałeś. I teraz musimy poczekać. Tak. Wyschły. O, wysychają właśnie w tym momencie. Słychać jak pykają, tak. Tak? Tak, słychać dźwięk pykania takiego... Jakoś nie słyszałem jakby go specjalnie. Jakby się psuły trochę, pękały. No w każdym razie, pozbieraj je, bo teraz z nich jest jeszcze ciąg dalszy pracy. Teraz trzeba je namoczyć właśnie taką korą, takim czymś takim ground resin, czyli to taka żywica bardziej bym powiedział. Aha. I to razem z wodą musisz zrobić i znowu je powiesić tutaj i one znowu muszą wyschnąć. Także słuchajcie, suszenia dzisiaj co nie miara. Dobra, no ja przygotuję w międzyczasie troszkę pochodni. No a ty dawaj. A ja czekaj, bo muszę najpierw uzyskać odpowiednią ilość kory, a jeszcze nie mam wszystkiego, co potrzebuję. Jakby musimy... co bardzo dużo drewna mamy w skrzynce, przepraszam. Czemu mnie bijesz? Nie uderzyłem ciebie, tylko uderzyłem trawę. Aha. A ty dostałaś rykoszetem, przykro mi, ale tak to działa. Rykoszetem, jakie słowo. No nie, takie ładne, takie no, długie. No powiem ci szczerze, że rykoszetem to ja mogę dostawać takim, jak on tak brzmi. Dobra, czyli teraz tak, teraz te... to musimy przetrzeć, mówiłeś. Tak. Dobra, to ja od razu zabieram się za przecieranie. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę wam przepis, jak zrobić tipi. Ej, wychodzi z tego 2 sztuki, to będę miała od razu na 2 te, na 2 przepisy nasze. Tak? Super. Tylko więcej skóry trzeba będzie zasolić i tam ale wysuszyć, nie? Ale już wisi, zobacz, przyjrzyj się. A. Bo ja w międzyczasie, jak tutaj działam, dam to sobie wysycha. Dobra. I to sobie ty to rób, ja robię więcej pochodni, słuchaj, bo robi się nam tutaj średnio bezpiecznie. No, ten niedzień jest jakiś taki nieciekawy w ogóle. A zobaczmy, jak tutaj nasz ten... W ogóle ani jeden inksak nam nie wyskoczył jeszcze w naszym tym, w naszej siatce, więc trochę kicha. Ale ja jeszcze jeden mam zapasowy. Ja wiem, ale chodzi mi o sam fakt tego, że nie możemy procedować z tym, co chcieliśmy. No niestety, takie życie. Wiesz co, bo ja się boję w tamtym miejscu. Będziesz mnie osłaniał? Moment. Zaraz. Bo ja muszę tam iść jeszcze z bukłakiem jeszcze. Ja ogólnie chcę położyć takie patyki, co świecą, wiesz? Dobra, no to połóż patyki, co świecą. Gdzie mogę go położyć, żeby pasował ci? Tu gdzieś. Gdzieś tu jest, czekaj, tu jest ciemno. Zacznę odpalać. Odpaliłem jeden. Gdzie? Dobra. Tutaj? No tutaj z tej strony. Tutaj jest tam zielony. Widzę. Uważaj, ja sobie wejdę do wody. O, jest i pająk. Okej. Okay. Proszę nie przeszkadzać, ja tu pracuję ciężko, próbuję robić tipi. O nie! Ale dostałem, kurde! O nie, zepsuliłem. Jak w Mortal Kombat przefrunąłem nad pająkiem i zaatakowałem go z drugiej strony. Dobra, ja zabieram się za kraftowanie w takim razie. Dobra, kraftuj spokojnie. Mamy już w wypadku tą mokrą skórę i teraz muszę zrobić tylko takich 10. Okej. Okay. Słyszę, coś warczy na mnie. No, uważaj. Miałeś mnie osłaniać. No staram się, ale ja musiałem sam się pożywić, bo inaczej byłoby ze mną krucho. A, on tutaj jest. Dobra, gdzie? Ja widzę, co warczy na ciebie. Już spokojnie zidentyfikowałem. Okej, już nie ma problemu. Wybiłeś? Tak. Dobra. Już jest wszystko okej. Okay. Ja w takim razie kończę robić ostatnią skórę z tych wysuszonych już. Super. I teraz wystarczy powiesić je w dobrym miejscu. I no. Będziemy mieli gotową skórę. No kurde, nie mogę wyjść stąd. Skąd? Trzeba to zalepić, to wyrobisko. No niestety, słuchaj, no tutaj bomby wybuchają non-stop. A teraz też załatwiła się wybuchło. Kurde, tak. Mam nadzieję, że pochodni... Nie no, zbuchnęło mi pochodnie. No to musisz zrobić i powiesić, żeby było jasno. Dobra, jak tam, powiesiłaś? Właśnie w tym momencie wieszam. To teraz czekamy. Tak, teraz czekam, aż to się zrobię i zrobić następne.
Ale to czemu zalewiesz? Ja bym zabrała tą wodę i byśmy mieli więcej wody. O, kurde, zapomniałem. Czemu ty to psujesz? Tam nie... sobie zalepię, gdzie już zalane było. Ale ja chciałem tutaj zaklejać, bo tutaj... Nie przeszkadzaj, kłócimy się. Ja chciałem... No? Chciałem postawić tutaj sobie tipi w tym miejscu. Zrobiłem więcej miejsca na tipi. Czy to wyschło, czy nie jest tak ciemno, że nie widzę, nie, czy już jeszcze jest chyba... suche? Schnął! W oczach! No schnął w oczach! Schnął w oczach! Słuchaj, to jest jak z tym eksperymentem z cząsteczkami, nie? Z fotonami, co się patrzy na to i... Z fotonami? Tak, wiesz, takie tam... Jeszcze nie znamy tego, ale kiedyś myślę, że ten, że dotrzemy do tego tematu. Mamy dobra. Skórę! Słuchaj, masz patyki. Okay. I proszę bardzo, zacznij tworzyć. Ja muszę zobaczyć tipi w głowie, sprawdzić, jak to się ustawia. Sprawdzaj koniecznie. Co my jeszcze możemy zrobić ze skóry? Możemy zrobić sobie LED, który pozwoli nam prowadzić zwierzęta. To jest bardzo fajne. Ale ty będziesz zbierać to, prawda? Zwierzęta? Tą skórę robić? No, zobaczymy jeszcze, może... Mam! Tak, super! Tak! Chodź i stawiaj! Ale już jest nie noc, znaczy nie ma jest znaczenia, dzień postaw. Już. O, jakie ja idę, piękne! Ja idę, i co, da się położyć? Nie. A, można spać tylko w nocy. Nie, bo jest... Znaczy, nie, jest dzień. No tak, jest nie, jest nie noc. Nie dzień. Tak, jak mówiłaś, jest nie noc. Tak, jest nie noc, jest dzień. No dobra, ja bym go postawił tylko trochę inaczej. Dobra, postaw w drugą stronę. Ja bym go dał tu. O, czekaj, może bardziej jeden bliżej dalej. Bliżej może, bo jak dasz jeden dalej, to żeby się nie okazało, że stracimy to. Po wyjściu z namiotu wypadasz na zewnątrz, tak. Nie? Dobra, no nie dajmy go tu. Tak. Tutaj będzie ładnie i drugi damy naprzeciwko na przykład. Będzie, dobra, to ja wiesz co, ustawię w takim razie już patyki, żeby tylko dołożyć skórę, jak wystygnie. Słuchajcie, w ten oto sposób docieramy do tego, że mamy gotowe tipi. Tak, i teraz przetrwamy niedzień. Dokładnie, no nasze przygody będą trwały jeszcze trochę czasu. Na pewno podróżujemy trochę na inne krainy, które są dookoła nas. I trzeba do końca zwiedzić jeszcze naszą krainę, bo jeszcze nie przyszliśmy jej dookoła, nie? Tak, no musimy w końcu dotrzeć na drugi koniec krainy, tak. Bo wydaje się, że przestrzeń jest naprawdę długa. Podróż, słuchajcie. Idziemy i idziemy i idziemy. Wydaje mi się, że byłem w tych miejscach tyle razy, a czuję się jakbym chodził w kółko normalnie. Ej, wiesz co, możemy zrobić w sumie jedną rundkę. Jaką rundkę? Znaczy, przejść się teraz później. Ja myślę, że zrobimy to już, ale w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka z Minecraft Niewo. Jeśli wam się podobało, wiecie co macie zrobić i wiecie czym macie to zrobić. Zapraszamy was oczywiście na inne serie na naszych kanałach. Wpadajcie do AGW i dalej Minecraft Zapraszam. Survival, a u mnie odcinek z Minecraft Survival też się pewnie pojawi jakoś na dniach. No i dzięki wielkie za oglądanie, cała playlista z Minecraft Niewo na ekranie końcowym. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pa. Jeśli wam nikt tego dzisiaj nie mówi, pa. Jesteście super.